ale podobnie jak w poprzednich swoich wyścigach dosyć szybko rozstrzygnął wyścig na swoją korzyść, mimo tego, że te starty dla niego nie są dzisiaj idealne, te wyjścia spod taśmy nie są tak przekonywujące, to jednak jazdą to nadrabia z nawiązką i spokojnie przedostaje się na pierwsze pozycje. Za chwilę wyścig 12, w którym mamy jedną zmianę, kolejną szansę zaprezentowania się częstochowskiej publiczności. Otrzymuje jeden z ulubieńców, Tai Wu Finden. On w kasku niebieskim w miejsce Borysa Miturskiego w parze z Rafałem Sząbierskim. Ich rywalami będą Damian Spesz i Paweł Chlip. Damian Spesz z pola drugiego w kasku białym to Tai Wu Finden, który od początku kariery, od 2008 roku znalazł się tutaj w Częstochowie. No i od początku swojej kariery na polskich torach reprezentuje barwy zespołu z Częstochowy. No i nawet ta zmiana przepisów, gdzie nie będzie mogło być zagranicznego juniora w zespołach Speedway Ekstraligi, chyba nie pozbawi go możliwości startu tutaj w Częstochowie, bowiem jest zawodnikiem utalentowanym, perspektywicznym i wydaje się, że będzie miał szansę, by w przyszłości stanowić o sile częstochowskiego zespołu. Matej Kus jednak miejsce Damiana Sperza w kasku białym, a więc z kolejnej zmiany także korzystają goście. Jan Krzystyniak w miejsce Miturskiego Ufinden. No i jeszcze jakieś rozmowy na temat tego, jak zestawić się pewnie składy wyścigów nominowanych. Komu dać jeszcze szansę zaprezentowania się publiczności? Dwóch meczów, 90-66 dla włókniarza Częstochowa. Rozpoczęty wyścig 12. I znów wygrany pierwszy łuk częstochowian. Próbuje się wmieszać w tę walkę Paweł Chlip, ale bezskutecznie, bowiem Tai Wu Finden i Rafał Sząbierski na dwóch pierwszych pozycjach. No teraz pozdrawia kibiców, machając ręką do nich, przejeżdżając przy wieżyczce sędziowskiej, Rafał Sząbierski. No bawią się tutaj częstochowianie. No taka jest różnica pomiędzy pierwszą a Ekstraligą, że można pozwalać sobie na takie rzeczy. No teraz w ślad za Sąbierskim poszedł także Tai Wu Finden. Oglądają się, pozdrawiają publiczność, machają rękoma. No to jest przepaść, a kibice obdzięczają się tym, że wstają, wymachują szalikami. No i taką mamy tutaj radość, taki trening punktowany na stadionie w Częstochowie. Na pewno nie tego, żeśmy się spodziewali, ale może to i dobrze, że to trzeba też zobaczyć, że szkoda wielka bydgoskiej Polonii, że jednak znajduje się poza Ekstraligą, bo to ogromny pech sprawił, że tej drużyny w Ekstralidze nie będzie. Sząbierski, Wufinden, Chlip, Kus 5-1, 52-20. 95-67. Tym razem Częstochowianie już na starcie nie pozostawili złudzeń, jak w większości dzisiaj wyścigów, choć całe szczęście, że czasami oglądaliśmy różnego rodzaju akcje, przede wszystkim w ich wykonaniu. To było widać, jak Rafał Sząbierski wjechał bardzo szeroko pod płot. Tam już po tych wielu wyścigach jest naprawdę bardzo wiele luźnej nawierzchni, a co najważniejsze, ona jest dosyć przyczepna, więc on bardzo dużą prędkość uzyskał, szybko przemknął obok Findena. No i no już na mecie pierwszego okrążenia pozdrawiał publiczność. Dosyć niekonwencjonalne zachowanie. Stwierdził, że dosyć też niebezpieczne, bo każda taka dekoncentracja w czasie jazdy z taką prędkością po torze żużlowym nie jest do końca bezpieczna dla tego, który to robi, i dla kolegów z toru. To zawsze dekoncentruje, a każdy moment dekoncentracji może spowodować jakiś niepotrzebny upadek. No ale jednak tu chęć pozdrawiania, chęć cieszenia się jest tak ogromna, że nawet zawodnicy robią to w czasie wyścigu.